Specjalność naszego zakładu to są regeneracje reflektorów. Wszystkie usługi, które są związane z reflektorami i lampami tylnymi, czyli ogólnie oświetlenie samochodowe. Mhm, czyli polerowanie, uszczelnianie lamp, podłużone klosze, wszystko robicie, tak? Usługa jest bardzo niszowa, dlatego jesteśmy wyspecjalizowani w tym temacie. Czym zajmujemy się? Na pewno wymianą kloszy, regeneracją reflektorów, usprawnianiem tego oświetlenia na pewno. Cały szkopuł tej usługi to jest to, że on kosztuje znacznie mniej niż zakup nowego reflektora. Mogę śmiało powiedzieć, że 95% naszej działalności to jest oświetlenie samochodowe, natomiast pozostałe 5% to jest naprawa odprysków na szybie czołowej, bez konieczności wymiany całej szyby oczywiście, oraz wyciąganie wgniecej metodą PDR, czyli bez ingerencji w lakier. Jeżeli gdzieś grat przejdzie, albo nawet parkingowe uszkody jesteśmy w stanie usunąć za dużo mniejszy koszt i bez konieczności lakierowania samochodu. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Godoński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś moim gościem jest Radosław Wanat. Witam cię, Radku. Cześć. Dziękuję Ci pięknie, że zgodziłeś się na wywiad i na zaprezentowanie Waszej franczyzy, Waszego biznesu. A jesteśmy w firmie Auto Gamma. Dokładnie. Czym Wy się w zasadzie zajmujecie? Bo z nazwy no, nie wynika. Ktoś by mógł pomyśleć, że jesteście na przykład komisem samochodowym czy czymś takim, ale branża motoryzacyjna. Ale tak naprawdę czym Wy się zajmujecie? Specjalność naszego zakładu to są regeneracje reflektorów. Wszystkie usługi, które są związane z reflektorami i lampami tylnymi, czyli ogólnie oświetlenie samochodowe. Czyli polerowanie, uszczelnianie lamp, podłużone klosze, wszystko robicie, tak? Usługa jest bardzo niszowa, dlatego jesteśmy wyspecjalizowani w tym temacie. Czym zajmujemy się? Na pewno wymianą kloszy, regeneracją reflektorów, usprawnianiem tego oświetlenia na pewno. Cały szkopuł tej usługi to jest to, że on kosztuje znacznie mniej niż zakup nowego reflektora. Zazwyczaj ale jest to mały ułamek. Ale też jesteś jakimś dealerem jakiejś marki reflektorów całych, tak? Nie sprzedajemy reflektorów, natomiast posiadamy najwięcej części do reflektorów, które również pokazujemy ludziom, jak to można robić samemu w domu. Posiadamy obudowy, soczewki, klosze do większości modeli, jakie są spotykane samochodów w Polsce. To są tylko samochody czy motocykle tak samo? Do motocykli tylko jakiś mały procent tych produktów się może odnaleźć. Teraz jesteśmy w Krakowie, to jest taki dosyć duży zakład, ale tutaj widzę po reklamach, że nie tylko to są klosze. Waszą tutaj działalnością jest też jakieś tam oklejanie chyba samochodów, folie, nie wiem, czy wyciąganie wgnieceń na samochodach. Tak, chyba szyby, tak? Mogę śmiało powiedzieć, że 95% naszej działalności to jest oświetlenie samochodowe, natomiast pozostałe 5% to jest naprawa odprysków na szybie czołowej, bez konieczności wymiany całej szyby oczywiście, oraz wyciąganie wgniecej metodą PDR, czyli bez ingerencji w lakier. Czyli te przyssawki takie, jak my se tam kojarzymy. Dokładnie tak. Tak. Jeżeli gdzieś grat przejdzie, albo nawet parkingowe uszkody jesteśmy w stanie usunąć za dużo mniejszy koszt i bez konieczności lakierowania samochodu. Czyli jak jest gradobicie, to u Was się następnego dnia ustawia kolejka. Dokładnie tak. Tylko my zacieramy ręce wtedy. Okej. Rozwijacie swój biznes na zasadzie franczyzy, też między innymi, bo tutaj prowadzicie swój warsztat, ale macie też punkty franczyzowe, tak? Zgadza się. Tak, wspomniałeś, Kraków był pierwszym, czyli tak zwaną master franczyzą. Od tego zaczęło się, jesteśmy już na rynku, jeżeli chodzi o samo oświetlenie, od ponad 10 lat, natomiast działalność już ponad 30 trwa, ciągle się rozwija. Kolejna działalność, co robiliście, czym się zajmowaliście na początku? To były takie naprawy plastików, spawanie plastików, różne rodzaje naprawy smart i od początku zajmowaliśmy się naprawą szyb. Jesteśmy znani już na pewno na rynku krakowskim, w pierwszej trójce bym powiedział, firm, które zajmują się naprawą szyb, nie wymianą, ale naprawą szyb. I tak jak wspominałeś, Kraków był pierwszy, kolejne franczyzy, jakie się udało otworzyć już od 2 lat, to kolejno Warszawa, Wrocław, Sosnowiec, Toruń, Bydgoszcz, Poznań i poza granicami Madryt. Super. Madryt działa jako master franczyza tak samo? Tak jest. Czyli tam też można ewentualnie otwierać punkty pod czyjąś, pod Waszą marką? Tak jest. Jest już kilku chętnych, którzy by chcieli wejść w franczyzę w Autogamie w Hiszpanii, natomiast pierwszeństwa, jak to master franczyza ma, to właśnie master franchisor może sprzedawać im części, znaczy może, musi sprzedawać im części, nie bezpośrednio od nas z Krakowa, a z Hiszpanii. Skupmy się tutaj na biznesie w Polsce. Kto może zostać Waszym franczyzobiorcą? Czy stawiacie jakieś specjalne wymagania, nie wiem, wiek, jakieś specjalne szkoły ukończone?
jakieś zdolności specjalne? Do tej pory nasi franczyzobiorcy to byli bardzo zróżnicowani ludzie. Mhm. Zarówno biznesmeni, jak też właściciele warsztatów mechanicznych, czy też może gastronomii. Mhm. Każdy jeden wiadomo, że musi mieć żyłkę przedsiębiorcy, tak. No i skupiać się na biznesie. Mhm. Jest to jeden z biznesów na pewno, którym trzeba poświęcić dużo uwagi. To nie jest biznes, który będzie się sam sobie kręcił. Bardzo ja zawsze odpowiadam franczyzobiorcom, jeżeli się pytają, czy to może być biznes pasywny, to nie ma takich biznesów pasywnych. Biznes pasywny to jest wrzucenie pieniędzy na lokatę, na konto, ewentualnie zainwestowanie w nieruchomość i to też do końca nie jest pasywna działalność, bo też często coś się dzieje. Ale w każdym innym biznesie, jak się chce czerpać te zyski powyżej 10-20% rocznie, no trzeba się zaangażować niestety czasowo. Wiadomo, że jak to z motoryzacją, to na pewno ktoś, kto miał wcześniej zaplecze motoryzacyjne, warsztatowe, będzie miał łatwiej, tak. Bo zarówno z kosztami będzie to już w połowie przygotowany cały biznes, bo może przy narzędziach, które są nieodzowną częścią tego przedsięwzięcia, już będzie miał większość, ale nie są zamknięte drzwi dla innych osób, które są w zupełnie innej branży, żeby wejść w to. Mhm. No ale tutaj w zasadzie chyba nie korzystacie z takich typowych urządzeń warsztatowych, nie wiem, podnośniki są potrzebne Wam, no chyba nie za bardzo, nie? To już jest kwestia wykwalifikowania pracowników. Na naszym warsztacie nie potrzebujemy podnośnika do jakiegokolwiek demontażu, bo mamy bardzo wykwalifikowanych demontażystów. Mhm. Czyli co, osoba, która zgłasza się do Was po franczyzę, nie musi być po jakiejś szkole mechanicznej i tak go tego nauczycie, i tak go tego nauczycie. Dokładnie. Każdy... To jest skomplikowany biznes? Na pewno czasochłonny. Mhm. I trzeba dużo, dużo poświęcić na przyswajanie nowej wiedzy, bo jest to wiedza nikomu innemu nieznana na pewno. Gdyż jesteśmy wyspecjalizowani w tym i nie ma takich firm jak my na rynku polskim, mało co nawet na świecie jest. Mhm. Czyli co, w trakcie nawet jak jesteśmy Waszym franczyzobiorcą powiedzmy, musimy się doszkalać? Wchodzą jakieś nowe technologie, jakieś nowe... Tak, ciągle usprawniamy, ciągle dajemy nowe usługi, usprawniamy dotychczasowe, tak więc cały czas firma się rozwija. Mhm. Jeżeli chodzi o miasta, w których chcecie się otwierać i w których chcecie zaistnieć, jakie to są miasta? Czy jest jakieś minimum mieszkańców i tak dalej? Tu uzależnione jest na pewno ludnościowo, że tak powiem, dane miasto. Na pewno wskazywałbym na to, że bardziej, więcej możliwości miałoby miasto powyżej 100 tysięcy. Mhm. Ale wtedy zarówno z rozwojem całego biznesu, jak i z początkiem wystartowania, to na pewno się wiąże z większą ilością ludzi do zatrudnienia, pracowników. Natomiast do tej pory najmniejsze miasto to był Sosnowiec, który tam, jak dobrze pamiętam, około 180 tysięcy ludzi i tam jest zatrudnionych 4 pracowników. Jest to jak najbardziej optymalne. Mhm. Nie dopuszczacie czegoś takiego, że jest to mały warsztacik, dosłownie jednostanowiskowy i franczyzobiorca sam wyciąga te wgniecenia, sam naprawia te klosze. Taki mikrobiznes motoryzacyjny? Otworzyliśmy taką możliwość dla takich osób, natomiast jeszcze tego nie sprawdzaliśmy. Mhm. Na pewno warunki też się zmieniają dla takich osób, bo wiadomo, jedna osoba, mniejszy obrót, tak więc to też jest indywidualnie dostosowane do takich potrzeb. Niemniej jednak jeszcze nie próbowaliśmy, także nie wiemy. Jasne. Jeżeli chodzi o same warunki lokalowe, jakie warunki lokalowe są potrzebne? No bo to musi być jakiś typu warsztat, tak? Lokal typu warsztat. Aczkolwiek może być również jakaś magazynowa przestrzeń, tylko musi mieć dużą bramę wjazdową na pewno, taką przynajmniej 2,60 wysoką, no i żeby swobodnie mogło wjechać nawet auto dostawcze, żeby mogło się zmieścić, tak? Jaka wielkość takiego lokalu musi być? Przynajmniej 100-150 metrów to jest takie minimum. Od momentu, kiedy wymyślimy sobie, że chcielibyśmy podjąć z Wami współpracę, do otwarcia takiego lokalu, ile czasu średnio mija? To już w zależności od formalności, które się uda zrobić. Na ten moment widzę, że najtrudniejszym elementem jest znalezienie odpowiednich pracowników, którzy się będą... To muszą być mechanicy samochodowi? Bardzo dobrze, jeżeli mają podstawy mechaniczne, natomiast majsterkowanie na pewno powinno być. No bo jeżeli człowiek jest sprytny i mniej więcej tam się przyjrzy tej lampie, no to każdy zobaczy, radzi jak sobie. Się ją wykręca. Dokładnie tak. Większość pracowników, którzy tutaj znajdują się w głównym warsztacie, to są byli mechanicy. Natomiast każdy, kto przychodzi, jest zupełnie zielony. Fajnie, że wiedzą, jak coś zrobić, ale dopiero tu się uczą, jak to zrobić. No dosyć nietypowa branża, taka tak. Niszowa branża. Dokładnie tak. Ale wszystkiego, rozumiem, szkolicie, tak? Wszystkie tematy jakby przeszkolicie. Pierwsze szkolenie takie przewidywane to jest około 2 tygodni. Cały zespół przyjeżdża do nas. Część teoretyczna, praktyczna również. I na kolejnym etapie, jak już warsztat przygotowuje się do działania, również udzielamy wsparcia telefonicznego, jak również mamy takiego... jak nazwać?
się nazywa? Taka... Lotna brygada. No, ale coś takiego, jakoś nazwałem go jakoś, wiesz? Jak się nazywa taki po angielsku? Taki master franchisor, nie? Tak. Master szkoleniowiec taki właśnie, który jeździ... Taki master, który jeździ po punktach i on do dzisiejszego dnia jeździ nawet po punktach, które już sobie radzą, żeby wprowadzić albo sprawdzić, czy coś można usprawnić w takim punkcie. I również jedzie w momencie, gdy jakiś kierownik warsztatu wie, że musi na urlop jechać, to wtedy on tam jedzie i pamięta funkcję. Mhm. Ile trzeba posiadać, jaki trzeba mieć kapitał, żeby otworzyć taki warsztat? To jest uzależnione od miejscowości też, bo wiadomo, ceny w każdej miejscowości są zróżnicowane, jeżeli chodzi o wynajem. Mhm. Zarówno wynajem, jak i koszty pracowników. To ale się chodzi o te koszty więcej... takie otworzenia tego warsztatu, czyli właśnie te narzędzia, nie wiem... Weźmy te czysto teoretycznie, jeżeli jest sama hala, którą musimy zaopatrzyć, to przewidujemy między 120 a 150 tysięcy z uwzględnioną wpłatą franczyzową. Ile ta opłata franczyzowa wynosi pierwsza? 40 tysięcy. I co, ona zawiera jakiś pakiet reklamowy, jakieś szkolenia, co to jest? Pakiet szkoleniowy na pewno. Zawiera stronę internetową, która już jest wypozycjonowana. Wizytówkę Google, która działa. Całą szatę marketingową przygotowaną. Tak więc wchodzimy w tak naprawdę przygotowany już biznes, który działa marketingowo. Czy w tej cenie też są jakieś urządzenia? Tak. To już jest taka podstawowa lista, którą przygotowujemy każdemu franczyzobiorcy, którą sobie musi zaopatrzyć. A większość z tych elementów, tych droższych, to są tylko dostępne u nas. Bo co to jest? Jakieś piece do klejenia tych lamp? Piece do rozklejenia przemysłowy i na pewno maszyna specjalistyczna do klejenia reflektorów. I wy to dostarczacie? Tak jest, która jest niedostępna w Polsce. Na jaki czas jest podpisywana umowa franczyzowa? 5 lat. Czy w tym czasie, prowadząc taki biznes, nie wiem, są jakieś losowe zdarzenia, ktoś się rozchoruje, ktoś chce zmienić miejsce zamieszkania, czy można taki biznes odsprzedać komuś, dostać odstępne, wprowadzić nowego franczyzobiorcę cesją? Można jak najbardziej, tylko wszystko oczywiście za porozumieniem z główną centralą. Czy taka umowa franczyzowa zawiera jakieś kary? Zawiera kary. Czyli co, pewnie zakaz konkurencji? Zakaz konkurencji na pewno. Powiem, że nie przypomnę sobie, co tam było wpisane. O, okej. Umowa, czy umowa jest ogólnie jawna? Jeżeli jest ktoś zainteresowany waszym biznesem, może dostać taką umowę na maila przed jej podpisaniem? Najpierw podpisujemy umowę przedstępną. Tak. Oczywiście chodzi o to, o... Tajemnice. Tajemnice, dokładnie. Pierwsze po kontakcie zainteresowanych franczyzobiorców umawiamy się na spotkanie w Krakowie. Udzielamy wszystkich wstępnych odpowiedzi, pytań. Takie spotkanie zazwyczaj trwa kilka godzin. Poznajemy się. Oczywiście pokazujecie już, jak to wszystko działa? Przed spotkaniem dajemy umowę przedstępną. Po rozmowie przechodzimy do warsztatu i pokazujemy, jak to wygląda. Od podszewki. Żeby uzmysłowić ludziom, jak to rzeczywiście działa i na czym to polega. Czy trafiają wam się osoby, które się wybitnie nie nadają do tego biznesu? Zdarzyło się kilka, tak. To już na etapie spotkania pierwszego, no na rozmowie, tak? No bo nie odbieracie na tych samych falach, nie ma tego znaczy, flow. My już wiemy, kto będzie miał możliwość na sukces. Czy jest możliwość prowadzenia kilku takich warsztatów? Ktoś jest przedsiębiorczy, organizuje pierwszy warsztat, zatrudnia odpowiednie osoby, warsztat zaczyna się kręcić, otwiera następny punkt? Jest, jak najbardziej, tylko my też musimy widzieć, że to rzeczywiście funkcjonuje. Cały czas główna siedziba kontroluje poczynania, że tak powiem, jak to się układa. Tak więc jeżeli są wszystkie warunki spełnione tak, jak wymagamy, to jak najbardziej może tak otworzyć. Już jeden franczyzobiorca tak to zrobił, otworzył już podejrzewam, że po 3 miesiącach drugą placówkę. To jest chyba biznes też dla takich ludzi, którzy prowadzą warsztat. Ten warsztat ledwo tam się spina finansowo i myślą o zmianie jakby takiej branży, prawda? No bo tam tutaj wchodząc po waszej hali widzę, że ruch jest spory. I tu przytoczyłeś właśnie historię jednego z naszych franczyzobiorców, który miał warsztat, wynajem samochodów i różne usługi i tym podobne i zdecydował się, że spróbuje z autogamą. Podzielił sobie warsztat na pół. Jedną część to była autogama, a drugą musiał tam jeszcze z tych swoich stałych klientów obsługiwać. Natomiast po 2 miesiącach zadzwonił, mówi, ja rezygnuję z mechaniki na poczet autogamy i cały warsztat przechodzi na autogamę. No tak. Bo zauważył, że jest na tym
coś się dzieje, a nie to, co w warsztacie próbował zrobić. A czy dopuszczacie taką możliwość, że człowiek ma inny biznes, typu, nie wiem, sklep z alkoholem, sklep spożywczy, nie wiem, prowadzi pizzerię i chciałby powiększyć swoje portfolio biznesowe o wasz biznes i chciałby zacząć z wami współpracę? Może jak najbardziej, natomiast wymagamy tego, żeby była otwarta działalność wyłącznie pod Autogamę. Mhm. Żeby to było jasno rozdzielone, że Autogama to Autogama, nie mieszamy to z żadnym. To znaczy dwie działalności musi mieć wtedy? Dwie działalności tak. Otworzone? Tak. Mhm, rozumiem. Nie może mieć po prostu różnych wpisów w działalności. Jest to nawet łatwiejsze później do rozliczeń. Mhm. Ile wynosi opłata franczyzowa, ta taka bieżąca już, comiesięczna? 9,5% plus... Mhm. Od obrotu? Tak, od obrotu. Plus podejrzę procent marketingowy, opłata marketingowa. Czyli to jest 10,5% w całości. Jak wygląda ten marketing u was? Na marketing składaje się w sumie cała otoczka Autogamy. Występujemy na targach różnych motoryzacyjnych, prezentując nasze usługi. Prężnie działamy w Google Ads, Facebook Ads. Tworzymy nowe filmy na YouTubie, które są też wpływają na rozpoznawanie całej marki. Tak więc, co tam jeszcze możemy dopowiedzieć? Czy franczyzobiorca ma możliwość swojego marketingu robienia lokalnie? Nie wiem, typu nawet wycieraczki za szybę, jest gradobicie, on lata po mieście i rozrzuca wycieraczki, przepraszam, ulotki za wycieraczki. Może jak najbardziej i nawet tak to wykonują nasi franczyzobiorcy. Również dostają do nas instrukcje, co powinni zrobić na swojej arenie lokalnie, żeby to miało skutki, bo mamy to już sprawdzone, że w Krakowie to zadziałało. Jest możliwość prowadzenia swoich social mediów, czyli nie wiem, Autogama powiedzmy Zgierz, czy tam Autogama Poznań, tak? Nawet powinno się prowadzić. Nawet powinno się. Kto dostarcza te grafiki, kto to robi? Grafiki są ogólnie dostępne dla wszystkich do pobrania. Jest kilka osób, które zajmują się dla poszczególnych punktów marketingiem tego typu właśnie social media, czyli na bieżąco wrzucają pewne informacje, które krążą w internecie i ogólnie działają na poczet ruchu na danym punkcie i też ogólnie całej marki. Jasne. Nie wiem, czy powiedzieliśmy, jaka jest powierzchnia tego warsztatu potrzebna? Chyba 150 metrów. 150 metrów, jasne. Okej. Okay. Co jeszcze w takim warsztacie można robić, żeby te usługi się spinały? Jaki jeszcze marketing, co jeszcze można robić? Czym można jeszcze tych klientów przyciągać do siebie? Bardzo łatwym i nie dość drogim jest dołożenie autodetailingu. Mhm. Koszt to jest mniej więcej około 5000 zł i wtedy taka możliwość... Czyli ceramiki jakieś, czyszczenie samochodów? Dokładnie tak, nawet pranie, to zawsze może pracownik zrobić w międzyczasie, gdyby miał wolną godzinkę, dwie, mógłby to zrobić, a nie będzie siedział bezczynnie. Jasne. Takie podstawowe pytanie, jakie pewnie często zadają ci franczyzobiorcy, ile na tym można zarobić? To wszystko uzależnione od tego całego zorganizowania biznesu, bo są ludzie, którzy przy zatrudnianiu na powiedzmy danym punkcie 7-8 pracowników potrafią zarobić trzykrotnie więcej niż na innym punkcie, gdzie jest trzech. Mhm. Na przykład. Tutaj ile osób pracuje w Krakowie? W Krakowie na tę chwilę 22 osoby. Mhm. W jaki sposób jeszcze byś mógł zachęcić potencjalnych franczyzobiorców do współpracy z wami? Na pewno zachęcam do zobaczenia naszego kanału na YouTubie. Jak się kanał nazywa? Autogama.pl. Tam znajdziecie mnóstwo filmów i specjalistycznych informacji, które można uzyskać, jeżeli chodzi o reflektory samochodowe. A w sumie każdy z was jeździ samochodem, tak więc po oglądnięciu tego materiału na pewno zobaczy, czy nie ma problemów z reflektorami. No właśnie, bo te reflektory po jakimś czasie zaczynają matowieć i tak dalej. Od czego to się dzieje? Od kamieni? Od czego? To jest naturalne środowisko naprawdę reflektorów, które jest to, co wpływa na lakier, na wszystko dookoła, czyli promienie słoneczne, ciepło, zimno, sól, kamyczki. To wszystko wpływa na to, co dostaje się na kloszę reflektorów. To jest taka pierwsza rzecz, a to jest wizytówka samochodu. Dobry, ładnie wyglądający reflektor, to tak samo jak oczy człowieka. Tutaj zauważyłem, że też reklamujecie się, że przerabiacie amerykańskie samochody, te klosze, tak? Bo tam jest troszeczkę inaczej, tam musi być, u nas jest granica cienia, tak? Tam nie ma granicy cienia. Zarówno przednie reflektory, jak i tylnie lampy. Wymogi w Europie są tak, jakie są, tak więc musimy przygotować na pewno lampy, które w Ameryce świecą jako kierunki na czerwono, a muszą być żółte, natomiast z przodu muszą świecić asymetrycznie. Niektóre samochody to już mają, natomiast w większości trzeba to po prostu zmienić i tym my się zajmujemy. Okej. Okay. Jeszcze takie pytanko, czy pieniądze, które są potrzebne jakby na ten start, mogą pochodzić z dotacji, z kredytu, czy ewentualnie część tego sprzętu można wziąć w leasing? Można jak najbardziej.
Czy to można... Różne rodzaje finansowania akceptujemy. Nie patrzycie jakby skąd te pieniądze pochodzą. Można tak samo dostać jakieś dotacje, nie wiem, na stanowisko pracy, na stworzenie nowego stanowiska pracy? Można. Czy to może być w ogóle pierwsza działalność gospodarcza? Może być. Jeżeli ktoś by się zdecydował na współpracę z Wami, jak Was można znaleźć? Pierwsze co, strona internetowa www.autogama.pl. Również na portalu franchising.pl też nas znajdziecie. I tam jest kontakt. Dokładnie tak. Pod filmem, oczywiście, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, będzie cały link do kontaktu, także zapraszamy do kontaktu. No myślę, że jeżeli ktoś będzie zainteresowany szczegółami jeszcze Waszego biznesu, no to trzeba się do Was zgłaszać i po prostu dopytywać, tak? Dziękuję Ci pięknie za dzisiejszy wywiad. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy Wasz biznes. Dziękuję pięknie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I w miarę możliwości proszę o udostępnianie tego materiału, żeby miał większy zasięg. Dziękujemy i zapraszamy do współpracy.